Ta. Gonimy króliczka. Gonimy króliczka. Szukamy świętego Graala. Kombinujemy, bo ciągle chcemy mieć coś lepiej, więcej, bardziej. W telegrafii również. Moje najnowsze dzieło. Klucz, który oprogramował kolega K3NG. I on właściwie to powinien być zrobiony na Arduino. Ale zrobiłem takie własne Arduino, żeby się mieściło w niewielkich gabarytach. Pudełeczko ma wymiary 8 na 5,5 cm. W związku z powyższym nie jest duże. Ale jego możliwości są fajne. Ktoś powie, po co kolejny klucz? No bo ten jest wyjątkowy. Na początek. Tu są cztery przyciski. Cztery przyciski, jeden przycisk command, trzy przyciski pamięci. Czyli można zaprogramować sobie tutaj trzy różne komunikaty. Dwie diody LED. Dioda zielona informuje o włączeniu zasilania urządzenia. Dioda czerwona, że urządzenie pracuje w trybie command. Co to jest tryb command? To jest tryb, kiedy wydajemy kluczowi komendy po prostu i każemy mu zrobić coś, ustawić się w jakiś tryb. Pokrętło prędkości, przyłącze nadajnika i z drugiej strony, z drugiego końca zasilanie, wejście manipulatora i wejście UART. Wejście UART, tutaj podłączamy port RS, przejściówkę z USB do RS, bo tutaj port UART przyjmuje, to jest to samo co RS, tylko że przyjmuje poziomy TTL. Dlaczego ten klucz jest taki fajny? Bo fajnie działa. Podłączam nadajnik, podłączam manipulator, podłączam zasilanie, dość ważne zasilanie z długą wtyczką, bo niestety gruba ścianka plastiku nie pozwala, żeby mała wtyczka tu weszła. Włączamy zasilanie. Pyk. Klucz zameldował literkami HI, czyli HI, swoją gotowość. Przywitał się z nami. Wewnętrzny buzerek, pewnie go nie było słychać. I jako, że zamiast nadajnika mam podłączony taki generator ze wzmacniaczem, zapewne będzie słychać. Działa. I co z tego, że działa? Inne też działają. W podobnym zakresie prędkości też mają pamięci. Czym się wyróżnia tak bardzo ten klucz? Ano, on się wyróżnia trybem command. Tryb command. Włączam tryb command. Jak widać, czerwona LEDa się świeci. I teraz zapytam mój klucz, z jaką prędkością nadaje. 28 znaków. Tak, 28 znaków. Zameldował to telegraficznie, aczkolwiek zameldował to tylko buzerem. W związku z powyższym nie puścił tego w eter. I bardzo dobrze, przecież o to chodzi. O to chodzi, żeby w eter szło tylko to, co chcemy w eter nadać, a nie wszystko jak leci. I teraz wyobraźcie sobie, że możemy kluczowi wydać straszną ilość różnych komend. Oto one. Możemy go przełączyć w tryb Iambic A albo Iambic B albo Ultimatic albo w tryb Bug. Wystarczy nadać literkę G w trybie komend i on nam od razu powie, przejdzie w tryb bug. Literka E melduje, jaką prędkością się nadaje. Literka F powoduje, że można zmienić częstotliwość podsłuchu w samym klucz. Literka I pozwala wyłączyć nadajnik. Nadanie literki J powoduje, że możemy zmienić stosunek kreski do kropki, długości kreski do kropki.
Literka N, bardzo ważna literka dla mnie, bo ja nadaję lewą ręką, więc przełączam sobie wiosełka odwrotnie. Literka O, włącza, wyłącza podsłuch. Przy czym to działa tylko i wyłącznie w czasie, kiedy klucz pracuje jako, nazwijmy to, wyzwalacz nadajnika. W momencie, kiedy jesteśmy w trybie command, to oczywiście nadajnik nie pracuje i w związku z powyższym podsłuch klucza działa, bez względu na to, czy jest on podsłuch wyłączony, czy nie jest podsłuch wyłączony. P, numer. Zaprogramuj pamięć o numerze podanym. Czyli jeżeli weźmiemy, nadamy literkę P1, zaprogramujemy za chwilę pamięć numer 1. S, to jest trening alfabetu nadawania. T, tune mode. Bardzo fajna funkcja. Jak to działa? Ano działa w ten sposób, że przejdę w ten tryb. Jestem w tym trybie i teraz tak, jedno wiosełko działa jak zwykły ręczny klucz, a drugie wiosełko, jedno pyknięcie włącza nadajnik, drugie pyknięcie wyłącza nadajnik. Wychodzimy, przez ponowne naciśnięcie przycisku command wychodzimy z trybu tune, ale pozostajemy w trybie command, bo ciągle się lampka świeci, dopiero drugie przyciśnięcie tego przycisku powoduje wyjście do pracy. Jak widać, literka V powoduje, że można wyłączyć potencjometr prędkości. Nadanie literki W powoduje zmianę prędkości nadawania. X, nadanie literki X, wyjście z trybu command. Y i trzy cyfry powoduje, że powtórki odtwarzanych tekstów z pamięci będą robione co tyle milisekund, ile ta liczba złożona z tych cyfr nadanych wynosi. Z włącza bądź wyłącza automatyczną kontrolę tych odległości pomiędzy znakami. I nadanie numerka jakiegokolwiek w trybie command powoduje, że pamięć o tym numerze zostanie odtworzona bez nadawania. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Możliwości regulacyjne, możliwości nadawcze są bardzo wysokie. Powiem więcej, jeżeli ten klucz przeprogramujemy przy pomocy Arduino, bo tam może funkcji jest mnóstwo całe, będzie można sterować kluczem również z komputera przy pomocy portu USB, przejście na UART, czyli po prostu zwykły RS na poziomie TTL pozwala na to, żeby się bawić kluczem z poziomu. Dlaczego tu jest N1MM odpalony? Dlatego, że N1MM może również sterować tym kluczem. Na tym ta zabawa polega, że to działa. Jak to działa? Ono działa w ten sposób, że to jest tania chińska przejściówka na układzie PL2303. A to jest przyłącze do klucza i w ten sposób klucz mógł stać się WinKeyerem. Może stać się WinKeyerem. Tylko trzeba go skonfigurować. Trzeba skonfigurować porty. Jak konfigurujemy porty? Tu jest na komie czwartym. Wciskamy set i meldujemy, że na tym komie czwartym to jest właśnie WinKeyer. I tutaj jest konfiguracja samego WinKeyera. Odwrócone wiosełka, bo lubię. Włączony side tone, czyli podsłuch. I tyle ja potrzebuję. I am Big Bay, bo tak nadaję ja. I jest włączona kontrola
kontrola tych rytmu znaków, czyli przerw, automatyczna przerwa, autospace. Można wyłączyć potencjometr prędkości, można różne rzeczy zrobić i klucz w ten sposób zaczyna być obsługiwany przez program N1MM i można przystąpić do zawodów. Urządzenie podłączone. Można nadawać wiosełkami, czyli manipulatorem. Prędkość nadawania jest podana w lewym dolnym rogu programu N1MM. Jeżeli pokręcę potencjometrem klucza, to prędkość się zmieni. I teraz cała frajda polega na tym, że można korzystać z tego jak Winkeyera prawdziwego. Jesteśmy na CQ. Załóżmy, że odpowiada nam Jarek SP7LIE, mój kolega klubowy. On też, załóżmy, że podaje nam 0,1. Dziękujemy. Można sobie zapodać dodatkowo wysyłanie niestandardowych rzeczy, czyli spoza makra, poprzez komendę send CW. Wywołujemy ją klawiszami, kombinacją Ctrl-K i lecimy prawda? Enter nam zamyka i jedziemy sobie dalej. CQ. Jaka jest największa zaleta używania Winkeyera w zawodach? Jaka jest wyższość Winkeyera w zawodach nad zwykłym interfejsem typu RS? Ano taka jest, że komputer nie pokaleczy nam znaków. Normalnie komputer działa w ten sposób, że w przypadku interfejsu RS on melduje, podaj jedynkę na port 5 i odlicza sobie 1, 2, 3, 4, 5, podaj 0 na port 5, kropka skończona. I jeżeli komputer zajmie się w międzyczasie czym innym, to weźmie tak, podaj jedynkę na port 5, 1, 2, 3, aha, sprawdzę aktualizację, tam się aktualizuje, 4, 5, kropka skopana. Nie ma problemu w momencie, kiedy komputer jest bardzo szybki i kiedy nie ma włączonych dodatkowych zadań jednocześnie, ale w przypadku brania udziału w zawodach zadania zawsze są dodatkowe, bo podłączony mamy Telnet, bo mapę pasma mamy podłączoną, bo program wykonuje kilka rzeczy jednocześnie i jeżeli komputer jest szybki, to oczywiście problemu nie ma, ale jeżeli jest wolny, to wtedy bez Winkeyera ani rusz. Życzę powodzenia, nie tylko w zawodach.